No cześć. No cześć, nagrywamy kolejny odcinek z tej gry. Ori. Pokaż ręce. MDF załączył guzikiem klawiaturę. Zobacz, jaka mokra klawiatura. Co to masz, takie mokre ręce? Spociłeś się? Nie wiem, ale... Zobacz. A co ty robisz? Aha, no gry. A pójdziemy teraz tu. Ale zobacz, to jest mokre. Jeszcze z tego. Dobra, nie śpirujemy. Nie wiem, co to było, no spociłeś się może, czy coś. Tylko na tych dwóch guzikach, pokaż ręce. A wiesz, że są takie pady, jak gdzieś czytałem, czekaj, mam mikrofon, jest dźwięk? O, jest dźwięk. Wieczorna próba głosu. A raz, czy ktoś mnie sprzy? Takie pady są podobno z chłodzeniem, że one mają takie małe dziureczki. Jest tam jakiś wentylatorek mały i on dmucha, i on ci chłodzi dłonie. No cześć, to jest kolejny odcinek Ori. Nie, chyba zapomnieliśmy w ogóle coś na ten temat powiedzieć, nie? No tak, klawiatura mokra nam przerywała. Także to jest chyba 11 odcinek bodajże. Nadal próbujemy przejść tę grę i ja, tak szczerze powiedziawszy, ni w ząb nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy. Co już nam się udało zrobić? Na samym początku było tak emocjonująco, nie? Bo był ten wielki wilk, a teraz tylko jakieś modliszki, anetki i inne żuczki. Nic się tutaj nie dzieje. Ty cały czas biegasz, zbierasz jakieś kule szpiegule. No anetka kolejna, no! Same anetki, grzyby, świetliki. I mam wrażenie, że cały czas w tym samym miejscu jesteś. Czy to się nazywa mokradła, czy jakieś czarne ślepia, czy jak to tam się nazywa? Ślepa. Ślepia. Przykleił do tej ziemi. Aha, zapomniałem, że ty musisz wszystkie kolce zaliczyć, no tak. Piedestał. A piedestał służy do teleportowania. Nie. Gonitwa. Dostałeś coś? O co tam chodziło? Dobra, dzięki. Rozumiemy. Wszystko jasne. No właśnie, bo wszystko jest jasne. No nic nie jest jasne, stary. Nie mam zielonego pojęcia, co ty właśnie zrobiłeś. Do czego służyły te piedestały? A ja wiem. Do wyścigu, znaczy. Do wyścigu. No ale przecież ty coś robiłeś na czas? Nie. No to z czym się ścigałeś? Niczym. Czyli to nie był wyścig? Nie. A, dobra, to jest to. Walka w siedlisku. Ja nie chcę żadnej walki. A już to robiłeś? Mhm. O kurczę, byłeś tu? Coś nowego, nie widziałem takiego obrotowego jeszcze. Jak to nie widziałeś? Nie kojarzę w każdym razie. Nie kojarzysz, a ja kojarzę. Tak? Ja też już byłem. Wszędzie już byłem. Wszędzie już byłeś z wyjątkiem tego miejsca, w którym nie byłeś. No właśnie. Kapitan oczywisty. O, super cheesy. Nie, ja nie kojarzę takich kolców obrotowych jakichś. Tu byliśmy, pamiętaj. No nie. Ale pamiętam. To chyba jakieś początkowe odcinki, co? No. Co, za bardzo się skupiałem na tym, żeby wykrzesać z ciebie jakieś słowo, zamiast patrzeć, co robisz. O! To nie tu. Dobrze idziesz? Piedestał, znowu piedestał. Już byłeś na piedestale. Może zobacz tę mapę. Wiesz, gdzie idziesz teraz? Czy do góry musisz iść, tak? Tam, hop, hop, do góry. No hop, hop, właśnie. No nie. Modliszka. Gdzie mam się dostać, bo... No naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Tu chyba, co? A jak mam się tam dostać? Tu. Nie dosięgam. Oj, a tu na drzewko? Proszę bardzo. I teraz zobacz, idziesz po drzewku tam? Tam musisz iść, tu się złapać. A już, nie wiem, poczekaj jeszcze, otwórz to jeszcze raz, tę mapkę. Hmm.
Bo to jest takie na czarno-białe, bo co? Bo jeszcze tu nie byłeś. A ja nie umiem ci tam dostać. A czekaj, jeszcze raz otwórz mapę. A jakoś tu, z tego miejsca, może tu się trzeba czegoś łapać. Takich jakichś wystających truskawek zielonych. Co ty na to? Zobaczymy. Zobaczymy. Fascynujące. Prosto w modliszkę. I znowu modliszkę. Ja to tak nazywam modliszka, bo mi to najbardziej przypomina modliszka, ale nie mam pojęcia, co to jest. Fuuu, tak powstał ta kamyka. Jest to tutaj, tak? Podoba. Nie, co to jest? Co to tam było u góry? Nie wiem. Mówiłeś, że wszystko wiesz i wszystko widziałeś i wszędzie byłeś. No to tłumacz się, co to było, do czego to służy? A ja nie wiem tedy, co to jest. A tu? Byłeś tu? No, byłem. To czemu to jest jeszcze nieotwarte tak jakby? No jak na przykład... O! No tak fajnie chodzi, nie? Potem tu... Tak do góry nogami. I wszystko sobie ominąłeś, nie? To jest najlepsze. Trzeba się rozluźnić. Trzeba się wyluzować. I wtedy to jakoś pójdzie. Tak jak kurczak dał. Tak jak kurczak Waldi. Powiedziałeś mu, że prowadzisz kanał, żeby sobie pooglądał twoje filmiki? I jakby się dowiedział, jak my go nazywamy. I, a może nie miałby nic przeciwko. Wyglądał na takiego, co nie ma nigdy nic przeciwko. A może ja spróbuję na klawiaturze, co? Nie. Nie, na klawiaturze takiej gry się chyba nie da grać za bardzo, nie? To musi być pad. Padzior. Ja widzę, że ty próbujesz coś zrobić. Tylko jeszcze nie odgadłem, co to jest. Bo cały czas tak skaczesz stamtąd z powrotem i stamtąd tam i tam z powrotem. Nie mam pojęcia, co ty robisz, stary. Weź, że ty wytłumacz mi, co ty chcesz zrobić. Ja też nie mam pojęcia, co ja właściwie robię. Grasz w grę. Właśnie, gram w grę. Nie jest to Tomb Raider. A zobacz, tam jest jakiś duży młyn taki, widzisz? No w wodzie. Na stojącej wodzie ktoś młyn zamontował. Młyn się stawia na rzece, nie? Tam, gdzie woda go popycha. Nie? Wiedziałeś o tym? Wiedziałem. No, tak myślałem. Kurczę, no ciekawe, co to tam jest. No dobra, no to może nie tamtędy. To załóżmy, że to był zły pomysł, żeby tam iść. To teraz... O, poczekaj, załącz jeszcze raz mapkę. Mapę. I jak się dostać tu? Chyba trzeba tędy, ale tutaj jest zablokowane. Tu jest zablokowane, tak? Mhm. A to czemu tu jest na kolorowo? Byłeś już tu? Nie. A te czarno-białe obszary to jest co? Tam nie mogę się dostać. To może jak tu już jest kolorowe, to możesz się dostać. Bo dlaczego jedne miałyby być czarno-białe? Może te czarno-białe... Po prostu tam nie byłem. Ale nie wiem dlaczego tam, bo i wtedy już... No bo zobacz, tu faktycznie nie możesz się dostać i jest na czarno-biało, nie? Dobrze ci idzie. Nie poddawaj się. Zrób to dla widzów. Uwaga, Endyś to robi specjalnie dla was teraz. O, tym padem nie wychodzi, nie? Biurko, wow. Ja już nie gram. To chyba nie jest dobra droga. Już spędziłeś na tym, gdzie jest czas. 7 minut? 9 minut. 9 minut nagrywamy, ale 9 minut tutaj się nie męczysz chyba. Chociaż mam wrażenie, jakby to trwało już 2 godziny. Bo cały czas w tym samym miejscu jesteś i nic się nie dzieje.
Nie, to nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, cały czas w tym samym miejscu jesteś i się kręcisz jak... Kręciołek. Kręciołek. Niech będzie jak kręciołek. Ciepło tu, nie? Zawsze jak nagrywam, to jest tak ciepło. Komputer czuje. Boże, ile on temperatury wydaje. A my grzejniki odkręcamy. Po co? Wystarczy komputer sobie kupić. I grać. Grać i się denerwować. Ja się nie denerwuję. Wcale się nie denerwuję. A co to było? Piedestal? Zapis. Zabij jeszcze sobie w ogóle, wiesz? Jak ty... Ori tak zrobił. Ja ci teraz robię pole siłowe, zobacz. Teraz cię nic nie będzie raniło. Ty to zawsze wkurzający komar, nie? A teraz tu, 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 tu się złap. Tu i teraz tu. O, właśnie. I teraz się musisz tego różowego złapać. I wyżej. A tu jest jakiś filetowy kamień. Ej, nie mogę się tam dostać. To jest zamknięte, tak? No. Tu też nie. No mówię, że tutaj nie mogę się dostać. Pokaż mapę. Mam pomysł. No. Zginiesz. Nie mam lepszy pomysł. Aha, że on żeby w to strzelił, tak? Mhm. Chyba nie. Tak jakby nie umiał tam dopluć. O, widzisz, to od razu skręca tutaj na górę. To może odbije ten pocisk. Aha, tylko musisz skoczyć w drugą stronę, tak jakby, nie? Nie, musisz skierować strzałkę tak, żeby grot... Nie grot, tylko... Tył tej... W drugą stronę właśnie. To tam? Tak jakby w dół musisz ty celować. Ty musisz celować w dół, żeby to poleciało tam. O. O właśnie. Wow! Ale jesteś mądry. Halo, kto zburzył mój mur? Ale fajnie. Nie liczyłem, że to się uda. To tu są takie rzeczy? Takie rzeczy trzeba się dowiedzieć? Nauczyć się? Skąd ja miałem wiedzieć, że takie coś trzeba zrobić? Skąd ty w ogóle miałeś to dowiedzieć? Co to było? Co się działo? Po prostu to przypominało taki kolor tego pocisku i po prostu tak mi się skojarzyło, wiesz? Po prostu? Nie ma jak w domu. Źródła? Nie pojadane. Jestem w domu. Jestem w domu! Siema. Siema, co to za dziwna mapa? Nie. Mapa się drapie po tyłku, wiesz? Co to jest? Lawa. Ale teraz progres jest fajny. Tokiem. Rozmawiałeś już z Tokiem? Z Gromem. Co takie? Grom, to jest Grom. Mhm. Nie śmiałem wierzyć w te plotki, ale to jesteś. Do Niven znów przybył duch. Murny sprawił ci trudności. Wygląda na to, że nie potrafię już budować tak solidnie jak niegdyś. Obiecałem jednak, że stworzę tu schronienie do odzepsucia. Mieszkańcy tych polan na mnie liczą duchu. To ty jesteś duchem? Lecz obawiam się, że to bez rudy wszystkich zawiodę. Że bez rudy wszystkich. Materiały, których potrzebuję, zostaje porzucone i mój lud uciekł do kopalni. Bez odpowiedniego zaopatrzenia moje marzenie o zbudowaniu schronienia legnie w gruzach. Jego lud uciekł do kopalni? Gdybym miał trochę goryleckiej rudy, mógłbym stworzyć bezpieczne schronienie na tych polanach. Zobacz zadania. Napraw studnię. Powiadają, że dawniej duch. Napraw studnię. To ty musiałeś coś tak jakby zapłacić mu? Nie. Był przecież tam. Kurczę, się poplułem chyba. Był przecież taki sam jak on. Ale mu te włosy mu tak falują. Tak, młotkiem na pewno wszystko zbudujesz. Wow, zbudował to tym młotkiem. Zanim nasze domy pochłonął piasek, duchy dostrzegły duży potencjał w gorleckiej rudzie. Znikły, nim wypróbowały to, co dla nich zbudowaliśmy. Teraz wszystko może się zmienić, gdyż jesteś z powrotem. Pomożesz mi przy kolejnym zadaniu? Nie.
Ile ci będę powtarzał? Spadaj. Kurczasty problem. Ach, to twoja noga znowu, Boże. Nie strasz mi tego. Nad czym się namyślić? Budujemy nowy dom. Szczególne misji. Gra napisana. Oj, ja mam tak śmiesznie robiło. Mistrz Zen. Ćwik, dobrze cię tu widzieć. To całkiem dobre miejsce na budowę gniazda. Nie żebym chciał osiąść w jednym miejscu. Słyszałem, że stary Gorlek Grom planuje jeszcze bardziej ulepszyć te polany. Powinien zacząć od czyszczenia wody. Super. Czemu tego nie powie, nie? Stoi dosłownie 2 metry dalej. Tu można. A ja najpierw chcę się wrócić. A tam na dół można coś? To ja najpierw... O, a nie, to nie wiem. Ofer! Wow! Kung Fu Panda. Ach, witaj! Widzę, że udało ci się powrócić na polany, duchu. Gdy podczas swoich wypraw udało ci... A, no tak. To może ty czytaj. Ja muszę wrócić do szkoły, bo zapomniałem, że czytaj. Coś o odkrywcy i biblioteki. Bibliotece. Chcesz udoskonalić swoje umiejętności. I to można też udoskonalać. Posiadamy wybuchający piorun. Grzmot. Zobacz, co tam jeszcze jest. Szybko po... O! Bierz to. Teraz będziesz się mógł teleportować z każdego miejsca. Podpal wrogów znajdujących się w pobliżu. Wow, jaki hardcore. A to wyżej daj, zobacz. Rzucaj gwiazdą, która do ciebie powróci. Stwórz duchową, kieruj w przeciwniku potężne, zmiatające z nóg uderzenie, niszczy kruche podłoże. To może będziesz mógł... Z góry wywołuje falę uderzeniową. A... Czekaj, zobacz to jeszcze. To. Piorun eksploduje przy trafieniu. Rzuć potężną, świetlną... Posiadany, aha, czyli to już masz, tak? Kieruj w przeciwniku potężny... Strażnik, wyrzuca z nim... Aha, czyli to jest taka choćby tarcza antyrakietowa. Wezmę sobie to. A to, co to? Coś się odblokowało. Doładowana pożoga. Wykorzystuje energię. Doładuj płomień, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom w polu widzenia i podpala ich. Czy ja wiem? Zobacz, mało ci już zostało. No dobra. To się jednak, kurczę, szybko traci te kasy, nie? Znaczy, kule... Musi przenieść skąd z tego miejsca się możesz przenieść do tych punktów teleportacyjnych, tak jakby, nie? Okay. Czyli nie musisz iść do tego punktu. No wiem, a ja tak mogłem już wcześniej. Okej. No to dlaczego musiałeś iść na to miejsce teleportacji, żeby się tam przenieść? A poczekaj, a możesz na przykład tu. O. Nie możesz. No bo przed chwilą tam było, że teleportuj się. Nie rozumiem. A wejdź na mapę jeszcze raz. Poczekaj, tylko... Już? Nie, jeszcze nie. A co się tak bujesz? Tak sobie. Myślałem, że znowu musisz do toalety. Jak co tam w tym odcinku, pamiętasz? Jak kończyliśmy odcinek. Zajmdek już tak robił. Jak wyłączyliśmy, to pobieg prawie wyrwał mikrofon. Serio? No, nie wiem, który to był, chyba 6 odcinek. 6. U góry jest jakiś ryjek. Ryjek. Ryjek, no bo wygląda jak ryjek, tylko ryjek był brązowy. Muminki, oglądałeś muminki? Kiedyś nie oglądałeś. Chciałem ci puścić, a nie chciałeś oglądać. Ćwik. A nie, to jest tok, a nie ćwik. Ćwik. No bo on mówi ćwik i mi się tak skojarzyło.
Ciekawe, kiedy będzie można wyczyścić tę wodę. Ozdrówkiem, zdrówko. Ozdrówkiem. Co to jest ozdrówkiem? Ozdrówko miało być i ona... Czy wam nie wyszło? Nie. Tak jak... Ale idź tam bardziej w lewo, za tego grola, czy jak tam... Gromy. Groma. Grom, grol, grom. Groszek. Gromik. Grom, gromowładny. Znowu ryjek, mokin. Przybyłem na to polany z bardzo daleka. To prawdziwy raj dla mokich. Mojej rodzinie się to spodoba, ale nie mamy domu. Co mnie to obchodzi, stary? Spuluj se. Wykop se jamy czy coś, nie wiem. Grom ma mu zbudować dom? No. Tak, o, ej, 20 minut, wiesz, 21, kurczę, ale my się zapominamy. Dobra, zobaczymy, co jeszcze tutaj mu powie. Nie mogę uwierzyć, nie, stary, dom masz zbudować, a nie opowiadać nam historię swojego życia. Znowu czuję się jak prawdziwy gorlek. Dotrzymam obietnicy, polany staną się schronieniem dla wszystkich. Z dala od zepsucia i cienia krążącego po niebie. Gdybym miał trochę gorleckiej rudy. Stary, nie mam gorleckiej rudy, mam tylko dwa. A skąd, gdzie to się zdobywa? Nie wiem. Dobra, nieistotne. Może się dowiemy. Zobacz, ile to jest rzeczy. Może się dowiemy w przyszłym odcinku. Na tę chwilę. Idziemy do studio i żegnamy się z wami. Dzięki za oglądanie. To był kolejny odcinek z serii Ori. A my z wami się widzimy. Nie graj! Co za naród? Boże kochany, dawaj mi tego. Wyciągnę ci baterię. Nie, dobra, dobra. Widzimy się. Nie! Nie! Jak grzmot. Ja wyłączam. Na razie, trzymajcie się, hejpa. No, hejpa.